Siemanka kochani, z tej strony Laurix Official i dzisiaj będziemy grali w chowanego po całej mapce w Brookhaven z moimi fanami, a więc zaczynamy. Okej, widzowie, powiedziałam im już, że dzisiaj gramy w chowanego i odeszłam troszeczkę dalej, żeby mnie nie zobaczyli, gdzie, jakby zobaczyli, w którym kierunku szłam, ale to jest nieważne, bo go zmienimy. I o to chodzi w tym chowanym, że ja się będę przebierała, żeby tak prosto mnie nie znaleźli. Dlatego musimy jakieś fajne sobie ubranko znaleźć. A więc szukamy. Na przykład wpiszę garnitur, bo tam są wtedy jakieś dziwne stroje i może jakieś fajne znajdę. Nie na takiej to miałam myśli. Bo są takie stroje zwykle takich, typu jakiś przebranek, to może spróbuję na tym. A nie, tu nie ma tego. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Na przykład na spodniach. No nie. Kurczę. No dobra, no to będę musiała jakoś tego inaczej poszukać. Dobra widzowie, już teraz wiem, co zrobiłam źle, bo po prostu zapomniałam, gdzie ja mam to wpisać i wpisałam to w ubrania, a to trzeba na głównej przeglądarce napisać garnitur czy coś w tym stylu. I mamy tutaj jakieś różne przebranka. Pomyślę, co bym się mogła ubrać. Może się ubiorę w tą kukurydzę i będę stała tam na farmie. Tylko muszę pozdejmować. Dobry pomysł, żeby się w to ubrać. Tylko muszę pozdejmować moje to, włosy. Zdejmę również twarz, żeby nie było niczego widać. Przefarbuję siebie jeszcze tylko na jakiś taki podkolor żółty. Nie wiem, czy taki znajdziemy. Może ten. Ten już jest za zielony. Ten jest taki... Myślę, że ten by był chyba najbardziej pasujący do tego. Biorę również żółte ubrania, żeby nie wyróżniać się. Dlatego napiszę... Albo napiszę w spodniach, napiszę, że zielony. Green, zielony. I ubiorę na przykład takie... O, te spodnie mogą być. Nie, one mają takie buty. Dobra, nie będzie to. A na górę sobie ubierzemy jakąś żółty. Chyba dobrze. O, dobra. No i możemy ubrać na przykład to. Albo taka z krótkim. No nie jest źle. Jestem już, myślę, że teraz gotowa. Troszkę widać, że to nie jest taka zwykła kukurydza, ale pójdźmy się teraz może gdzieś schować. Na przykład na farmę, dlatego tutaj tepniemy sobie. I zwykle tutaj w takich miejscach jest taka kukurydza. Ja będę sobie tutaj na przykład stała. Bo gdzie indziej może być kukurydza? No raczej w sklepie nie będzie taka stała. A w dodatku nie chcę tam za bardzo przechodzić, żeby mnie też nie znaleźli tam. Bo raczej rozpoznają, że w sklepie nie ma. A jak sobie tutaj taka zwykła kukurydza będzie stać, to raczej mnie nie rozpoznają. Jeszcze się może spróbuję pomniejszyć, bo kukurydza nie jest taka ogromna, jak ja właśnie aktualnie jestem teraz. Dlatego się pomniejszymy na maksa. Może nie aż tak, ale na tyle. O, i tu sobie tak będę stać, albo spróbuję jeszcze usiąść, zobaczymy, jak bym wtedy wyglądała. No nie, wtedy coś tutaj już jest chyba nienaturalnie. Dlatego chyba najlepiej będzie jak po prostu sobie, bo gdybym się położyła, to też to jest bardzo nienaturalne. Jak usiądę, no niby to już jest trochę lepiej, ale chyba stanie jednak będzie najlepszą tutaj opcją. I ja już właśnie im piszę, że szukajcie. Włączam sobie właśnie tutaj timer czasu, żeby mnie zaczęły szukać i zobaczymy, czy mnie znajdą. Jak coś, to jest timer 3 minutki, jeśli wam jeszcze nie powiedziałam, ale już wam chyba właśnie mówiłam. Ale no, więc tak, mamy teraz aktualnie 3 minuty i zobaczymy, jak szybko im to pójdzie. Widzowie, wpadłam na jeszcze lepszy pomysł, że... Po prostu schowam się w tej kukurydzy. Jak coś, to ja po prostu czekam już chwileczkę tu, ale żeby to nie było takie po prostu dziwne, że tam taka kukurydza stoi, to ja po prostu się sama, że stoję w takim krzaku, a więc dlatego postawiałam sobie właśnie taką kukurydzę tutaj i się w niej schowałam. Minęła już minuta.
i pół, i 30 sekund. No, prawie 30, od kiedy mnie szukają, więc damy im jeszcze te właśnie 2 minutki i zobaczymy, czy uda mi się wygrać, czy moi fani wygrają. Poczekamy. Okej, została im już tylko minuta. Może chociaż w tej rundzie, jak na pierwszą, wygram. Schowałam się dosyć w trudnym miejscu, dlatego się nie dziwię, że mogli mnie znaleźć. I to pierwszy raz robię taki odcineczek, więc też się nie dziwię im. Może też do końca nie wiedzą jeszcze, gdzie szukać i tak dalej. Ale ja się cieszę, bo będę miała przynajmniej jeden punkt i zobaczymy, jak w 3 następnych rundach. Widzowie, tak, właśnie 5, 4, 3, 2, 1, 0 i runda dobiegła końca, a więc wychodzę z tego miejsca i piszę im od razu na czacie, że czas minął. Minął, o. Czas minął, jakaś tu fanka przyjeżdżała, czy co? Napiszę im od razu na czacie i w sumie mogę usunąć już tą kukurydzę, bo raczej potrzebna mi nie będzie. Idziemy oczywiście teraz na start. Mogę w sumie pojechać sobie na przykład na rowerku. Okej, jedziemy. Nie wiem, ale przez chwilę myślałam, że ktoś tutaj właśnie przejechał autem. Napiszę im, że już czas minął, nie wiem, czy to widzieli wszyscy. Okej, widzowie, widzę, że im się to bardzo spodobało, mimo tego, że przegrali tą rundę. Za to ja wygrałam, więc mamy 1-0. To może teraz im się uda i wygrają. Ja teraz pomyślę, że schowam się w jakimś prostszym miejscu, żeby nie było to aż takie mega jakieś trudne do znalezienia. Dlatego sobie tutaj nie wiem, przejedziemy, o. I sobie tutaj staniemy, bo chyba tu do góry aktualnie sobie tu nie wejdę, albo tak. Schowam się tutaj na razie, na przykład przy tym drzewku, bo tam tu mamy mało miejsca, jest ciemno i będę gorzej widzieć. Znowu sobie wpiszemy w tej głównej wyszukiwarce garnitur. Sud. I mamy tutaj takie różne garnitury. Właśnie teraz byłam kukurydzą, więc już ją zdejmujemy. A co to jest za jakiś dinozaur? No dobra. Nie wiem, gdzie, w jakim miejscu bym się mogła tak właśnie schować, żeby skojarzyć, jakieś skojarzenia mieć z tym. Dlatego ubiorę coś raczej innego. Okej, jest tu popcorn, ananas, jakiś bałwan. Gdyby była zima, ubrałabym bałwana, ale nie ma zimy na Brookhaven, dlatego ubiorę się w coś innego. Marchewka, przed chwilą byłam kukurydzą, więc tak będzie średnio, ale za to mogę ubrać hot doga. Tylko musiałabym pomyśleć, w jakim miejscu są hot dogi. Okej, hot dogi mogą być tam, właśnie w tamtej kawiarni. Nie kawiarni, no w tej takiej restauracji, więc fajnie, że. Więc właśnie mogę się ubrać niby w hot doga. Mogę ubrać sobie na czerwony jakiś ten sweterek, właśnie. Idealnie prawie jestem, tylko muszę zmienić troszkę ubranie i dam, że red. Może coś czerwonego? A nie, bo to. A jeju, wszystko mi się myli, ja muszę twarz przefarbować na czerwono. A ja chciałam oczywiście czerwone ubrania ubierać. No okej, no to tu już prawie. Już myślałam, że ten hydrant, tak, hydrant, to już ktoś tutaj idzie i że już ktoś mnie szuka. No dobra, jestem właśnie takim sobie hot dogiem. I jeszcze na przykład stópki sobie przefarbujemy. Nie przefarbujemy, tylko ubierzemy coś czerwonego. Red. I mam nadzieję, że jakieś spodnie. Dobra, może być to. Idę teraz szybko na rowerku, sobie pojedziemy. Schowamy się właśnie w tamtym miejscu, tylko muszę pojechać naokoło, żeby oni właśnie mnie nie zobaczyli tutaj, gdy będę wjeżdżać. Ale chyba tam rzeczy sobie stoją. Dlatego będę miała okazję, żeby się tutaj schować. I. Przejazd? A, że tutaj auta. Dobra, ja już myślałam, że tutaj jakieś dziwne. Dobra, no to nie wiem. Będę siedziała tutaj cały czas. I im zaraz napiszę. Okej, muszę zobaczyć, jak wyglądam. Czy wygląda to jakoś nietypowo? Może troszeczkę, ale nie może być łatwo. Ale czy tutaj wejdą, to zaraz się przekonamy. Dam im troszkę prosi niż wtedy, bo jednak farma jest dosyć daleko od centrum, a tu jest dosyć blisko, dlatego piszę im już od razu, że
Szukajcie. Szukajcie, zobaczymy, czy zobaczą. I właśnie teraz jest tak. 19:17 to do 20 będzie ok. No, 3 minuty. Albo, no zobaczymy, czy znajdą mnie szybciej, czy w czas, czy jak. A więc zaczynamy. Ja już właśnie odliczam. Start. Jeszcze raz na wszelki wypadek im napisałam dla pewności, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś tam nie odczytał i o, widzę tam pierwszą jakąś osóbkę, że jedzie tam przed oknem. Okej, sobie oddalę ekran. Nie wiem, czy coś tutaj tak zobaczę, ale jak na razie. O, przyjechały następne osoby. Autem właśnie. Jeśli będą chciały fani zrobić, żebym jeszcze zrobiła jedną rundkę, to zrobię. Jeśli chcecie, żeby był taki... Skoczyłam, oni tam jechali. Żeby był jeszcze kiedyś taki odcineczek, to mi piszcie oczywiście w komentarzach. Ja będę patrzeć sobie, czy ktoś tutaj jedzie. Już chyba 4 osoby tu przyjechały. Albo nawet nie wiem, czy nie więcej. Nie wiem, co oni tam stawiali, jakieś sobie domki i tak dalej. Ale na razie... O! Ktoś... Nie, proszę. No nie! A więc tak, widzowie, okej, teraz znaleźli mnie, udało się znaleźć właśnie tutaj miłemu typowi. Życzcie, napiszcie w komentarzu dla niego brawo, że udało mu się właśnie mnie znaleźć i zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę. No i widzowie, widzicie, zostałam właśnie teraz znaleziona przez mojego fana tutaj i idziemy jeszcze raz sobie właśnie tutaj na start. I muszę się ich jeszcze raz zapytać, czy zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę. Myślę, że będą chcieli mnie szukać. Dobra, widzę, że szybko sobie uciekamy teraz. I tak, jest 1-1. Teraz ostatnia runda. I zobaczymy, kto tym razem właśnie wygra. Pomyślałam, że może się przebiorę za po prostu jakąś tutaj osobę, co se stoi, albo jakiś pomnik. Nie wiem, zobaczymy, co znajdziemy. Schowam się na razie tutaj. Prawdopodobnie raczej nikt mnie tutaj, albo za szkołą dla pewności. Żeby na pewno nikt już mnie nie zaczął szybciej szukać, albo nie znalazł mnie. I musimy się znowu przebrać na jakiś inny outficik, żeby po prostu był inny, bo gdybym tak była normalnie, to prościej by im było mnie znaleźć. Ale tutaj chodzi o to, że się właśnie przebieram. I piszemy ciut. I mamy tutaj różne jakieś przebranka już. Była kukurydza, był teraz właśnie ten hot dog. Same jak na razie jakieś jedzenie. Ale może poszukam tutaj jakichś innych rzeczy, bo tak ogólnie tutaj nie wiem, czy są aż takie mega, mega fajne rzeczy do schowania się. Chyba, że ja wiem, przebiorę się za tego. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale ten taki, co jest ta piosenka, takie dyda, dydi, dyda, dyda, o. I się za to przebiorę i mnie może nie znajdą. Ale by było fajnie. Albo tak, przebiorę się za jakiegoś takiego bananka. Nie, no dobra. Dydady, dydady, ja o. Nie wiem, jak to się dobrze wypowiada, ale ta piosenka i ten taki, nie wiem, nie mam pojęcia, jakiś nugget, cokolwiek to jest, chyba właśnie wygrało teraz. I że to wybiorę. I właśnie już tutaj sobie dajemy orange, żeby się ubrać jakoś na właśnie tak pomarańczowo. Czemu mi się? No dobra. Orange, jeszcze raz sobie wpiszemy i dam sobie na przykład właśnie tutaj te. I teraz co muszę zrobić, to muszę przefarbować sobie od razu jakąś skórkę. A to mam założone? A to nie muszę w sumie. I dajemy sobie na jakiś najbardziej podpomarańczowy taki kolorek właśnie, który by do tego pasował. I myślę, że był to chyba właśnie najbardziej ten. Co to jest? O nie, muszę się schować tak, że mnie nie znaleźli. Dobra, no to szybko sobie tutaj popędźmy i znajdźmy jakieś tematyczne miejsce, które najbardziej by do tego pasowało. Jedźmy sobie szybko na rowerku moim. Będziemy tutaj sobie szybko właśnie... O! Nie, oni już jeżdżą! Nie, ale się postraszyłam, że właśnie mnie tutaj zaraz znajdą. Ja nie chcę, żeby oni mnie znaleźli, bo ja im jeszcze nie powiedziałam, że mają szukać. Więc właśnie tak tego się obawiałam, że mogą... Tutaj właśnie przechodzić, przejeżdżać.
Okej, muszę szybko ich tutaj minąć. I pójdziemy sobie może górą sklepiku. Nie wiem, czy tu się jakoś da wejść. Lub po prostu... O, tutaj będzie idealnie. To jest to. Tak. I tutaj będzie stać sobie taki... kraker sprzed... Błagam, czy oni mnie widzieli? Nie. Uf, jakie to jest dla mnie szczęście, że oni po prostu tego nie widzieli. Okej, dobra. Muszę się tutaj tylko dopasować. I muszę im napisać, mam nadzieję, że oni czego od razu nie odczytają. Nie. Ja nawet im nie powiedziałam, że oni mają szukać, a już mnie znaleźli. Nie. No ale w sumie jakby nie wiedzieli, bo mogłam im już coś tam napisać, albo po prostu mieli mnie od razu zacząć szukać, gdy ja uciekłam. No ale chciałam się od razu przebrać, a oni już mnie znaleźli, gdy dopiero sobie co dałam kampę. No ale dobra, ale musicie mi przyznać, że ten strój jest bardzo fajny i do takiego sklepu spożywczego moim zdaniem pasuje. No okej, widzowie, no i teraz właśnie to myślę, że już było na tyle. Jeśli chcecie więcej właśnie takich tutaj filmiczków z takim chowanym po całej mapie, to mi piszcie w komentarzach. No i napiszcie również w komentarzach brawa dla dziewczyny, która mnie znalazła. Właśnie, no. No to widzowie, żegnam się z wami. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę. Pa!